Za chwilę w tym sądzie, to znaczy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, odbędzie się posiedzenie w sprawie ze skargi Romana Kalanyckiego na bezczynność prezydenta miasta Poznania Ryszarda Gruberego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Sprawa dotyczy wydania umowy, którą prezydent miasta Poznania podpisał z firmą Sita Zielona Energia Spółka z o.o. na budowę spalarni śmieci. Na złożony wniosek o wydanie tej umowy miasto Poznań wydało umowę, ale okrojoną o 37 stron, które dotyczyły najważniejszych zapisów tej umowy. I za chwilę zobaczymy, jak wymiar sprawiedliwości potraktuje sprawę skargi. Czy pójdzie po stronie miasta, czy też zobowiąże prezydenta do wydania pełnej umowy, aby mieszkańcy Poznania mogli się dowiedzieć, czy ta umowa, którą prezydent podpisał, jest korzystna dla miasta, czy niekorzystna. No właśnie, bo to jest ciekawe i po prostu ciekawe będzie i film tego zakończenia, tego, jak są do tego w końcu się po prostu to wszystko w całości przeanalizował. Jedzie. Przed chwilą zakończyło się postępowanie w przedmiotowej sprawie z tym, że sąd miał na tyle wątpliwości co do istoty sprawy, że postanowił odroczyć ogłoszenie wyroku do dnia 11 września godziny 14. Mam nadzieję, że sąd zdecyduje się na odtajnienie umowy, którą prezydent Ryszard Grobelny podpisał z francuskimi biznesmenami Stefanem Feldmanem i Stefanem Hedesmajerem. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyroku przez Sąd Administracyjny w Poznaniu, który ma się odbyć, który ma być publikowany 11 września tego roku o godzinie 14, chciałbym odczytać dokumenty, które stanowią ten zalążek utajniania informacji publicznej przed mieszkańcami Poznania. Mianowicie dysponuję mailem skierowanym do Urzędu Miasta, w którym to tzw. inwestorzy zagraniczni sugerują utajnianie dodatkowych zapisów umowy, którą prezydent Grobelny podpisał 8 kwietnia 2013 roku. A mianowicie ujawniono dodatkowe zapisy punktu 13.5.10 oraz 19.3.1. Dodatkowo, poza załącznikami oznaczonymi w treści umowy na stronie 4 jako poufne, utajnione będą załączniki, to jest PFQ oraz minimalne wymogi dotyczące ubezpieczeń oraz część poufna oferty, czyli od strony 31. Po otrzymaniu akceptacji z Państwa strony, umowa PPP w takiej formie wraz z jawnymi załącznikami będzie podlegała udostępnieniu. Na to przyszedł mail do urzędu, do urzędu, o następującej treści. Dziękujemy bardzo za uwzględnienie naszych uwag dotyczących utajnienia odpowiednich fragmentów oraz załączników do umowy PPP. Potwierdzamy, że akceptujemy przesłaną umowę z wersją umowy z utajnionymi fragmentami oraz załącznikami dotyczącymi PFU załącznik 11.1.2, mechanizm wynagradzania załącznik 13.1.2 i tak dalej, i tak dalej. Z poważaniem Stefan
Pedesheimer. Jest to jeden z tych trzech muszkieterów, być może nawet czterech, z uwagi na to, że w sprawie Sita Zielona Energia i spółek z nią powiązanych występują osoby wchodzące w skład zarządu, a mianowicie Kaleta Jean-Michel Stanislas, Feldman Stefan George Joseph, Lemlin André Bernard Michel oraz Hedesheimer Stefan Hardik. Jest to wspaniały kwartet, który dzięki tutaj panu prezydentowi Grobelnemu zamierza inwestować w spalarnie śmieci. Oczywiście inwestować niedosłownie, bo pieniądze będą pochodziły ze środków unijnych, z kredytów bankowych. Miasto przekazało grunt pod budowę spalarni, zainwestuje prawie 150 milionów w infrastrukturę drogową, a te osoby, które są w tym składzie osobowym, one tylko dają sam pomysł. I co ciekawe, dzięki tej umowie miasto nie będzie miało nic do gadania. Całe wszystkie zyski będą transferowane poza granice Polski. Dlatego istotą jest, aby przed społeczeństwem ujawnić zapisy tej umowy, które mogą powodować, że miasto będzie ponosiło coroczne straty kosztem oczywiście inwestora zagranicznego. Tutaj mam umowę. Jest to pierwsza strona umowy z dnia 8 kwietnia 2013. A tu jest druga część umowy. Druga część umowy z wyszczególnieniem partnerów prywatnych oraz osób, które tą umowę podpisały. Dlatego z niecierpliwością będziemy oczekiwać na dzień 11 września i zobaczymy, przekonamy się, czy polski sąd stanie na wysokości zadania i zobowiąże pana prezydenta Ryszarda Grobelnego do ujawnienia pełnych zapisów umowy, którą podpisał inwestorem zagranicznym. Chodzi o to, aby sąd opłacany z naszych podatków zobowiązał do ujawnienia umowy zawartej przez prezydenta, z której wynika, jakie interesy uskutecznia prezydent miasta Poznania
Ryszard Drobelny za pomocą instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego w imieniu społeczeństwa, na które niedawno nałożono nowy drakoński podatek śmieciowy. Na koniec zaprezentuję umowę, którą wydał mi prezydent miasta Krakowa, gdzie, jak się okazuje, Kraków może ujawnić treść umowy podpisanej na spalarnię śmieci, a prezydent miasta Poznania utajnia. Oto tutaj pełen zapis umowy na spalarnię śmieci w Krakowie. I co najważniejsze, z tej umowy wynika, że zysk osiągnięty w wyniku spalania śmieci w Krakowie zostanie przeznaczony wyłącznie na potrzeby miasta Krakowa. Chciałbym Państwu przybliżyć, z jaką umową mamy do czynienia. To jest umowa, którą pan prezydent Drobelny podpisał 8 kwietnia 2013. Umowa liczy 128 stron. Proszę zobaczyć, że ta umowa ma między innymi takie zapisy. Wyczyszczone. To znaczy, że przed mieszkańcami Poznania niektóre punkty tej umowy są tajne. A dlaczego? To ja przypuszczam, że mogło się to stać za przyczyną osób, która ta umowa dotyczy. A mianowicie, to są takie ciekawe dwa nazwiska, tak zwanych biznesmenów francuskich. I być może dlatego poznański sąd ma problem. Czy nie wychodzić przed szereg, aby zobowiązać prezydenta do upublicznienia tej umowy. Bo wiadomo, że w wielu sprawach związanych z tak zwanymi spadochroniarzami Zachodu takie nieprawidłowości występują, na co są dowody. To nie gołosłowne gadania. To są na to konkretne dowody. Dlatego zobaczymy, co sąd zrobi za tydzień. Oczywiście na stracony czas dla sądu się nie liczy. Sąd robi to, co chce. Nie? Dlatego miejmy nadzieję... Mieszkańcy oczekują. Tak. No, mieszkańcy też oczekują rozstrzygnięcia jak najszybszego, żeby można było dalej nad tą umową popracować. Kurtowo powiedzieć. Chodzi o to, że według pana, według was umowa została podpisana na niekorzyść mieszkańców, można tak powiedzieć, z tą firmą wyważoną. My nie wiemy, jaka jest treść tej umowy. Gdybyśmy dowiedzieli się, czy pan prezydent wydał tą umowę zgodnie z wnioskiem kompletną, nieokrojoną o 37 stron, zapewne byśmy ją przeanalizowali i byśmy wyciągnęli odpowiednie wnioski. Ale z racji tego, że umowa została po części utajniona i to na wniosek inwestora zagranicznego, na co mamy dowody w postaci maili czy pisma, to nie możemy dopuścić do tego, żeby przed społeczeństwem utajniano zapisy umowy. Później się tłumaczy, że to jest ochrona tajemnicy przedsiębiorcy, ale tu chodzi o to, że przedsiębiorstwo przez swoje tajemnice na pewno zachowało w załącznikach do umowy, których jest 1200 kart. I tam są szczegółowe dane, a umowa określa co do daty, terminy wykonania, kary przede wszystkim, które mogą powstać, jeżeli miasto się nie wiąże z dostarczenia odpowiedniej ilości śmieci. My chcemy to wiedzieć. I wtedy przeliczymy, czy jest to korzystne dla mieszkańców, czy nie. Czy pan prezydent Drobelny przekroczył, nie dopełnił obowiązku, czy nie.
A dlaczego w ogóle takie wątpliwości pojawiły, że zaczęliście, że chcieliście tą umowę przejrzeć? Ja penetrując informację, dotarłem do pełnomocnika inwestora strategicznego. Z uwagi na to, że w zarządzie spółki Sita Zielona Energia zasiada pan Stefan Feldman oraz Stefan Hedesheimer, a jego pełnomocnikiem był m.in. pan Jean-Michel Kaleta, gdzie dotarłem do informacji, że w latach, na początku lat 90. się toczyły, tam była sprawa korupcyjna. Chodziło chyba o kontrakty z miastem Warszawy. I to wzbudziło pana? Tak, a z uwagi na to, że tak zwani biznesmeni francuscy, jak to nazywam, nie zawsze realizują w pełni prawidłowo sprawy, a mam na to inne dowody na to, to bacznie chciałem się przyjrzeć, co pan prezydent podpisał. Dlaczego był tak kolegliwy wobec inwestorów? A w mieście Poznaniu dużo rzeczy dzieje się nieprawidłowo. Akurat prawo, które jest ustanowione, dopuszcza okresy 5-letnie do przedawnienia się czynów karalnych. W związku z tym pan prezydent Grobelny uniknął kolejnej ławy za Andersję. Sprawa była prowadzona przez prokuraturę zielonogórską i ABW. Niemniej tam, z uwagi na przedawnienie czynów, pan prezydent Grobelny nie zasiadł na ławie. A jak długo pan starał się o jakieś dokumenty? To było ileś pism, ileś tam spotkań? Tutaj w Tej konkretnej sprawie. W tej konkretnej sprawie złożyłem wniosek w ramach dostępu do informacji publicznej. I w początkowej fali ja żądałem umowę, którą pan prezydent podpisał. Urząd wziął i zapytał mnie, czy ma wydrukować, przekazać mi 1218 bodajże kart. Jeżeli tak, to mam płacić 128 zł na konto urzędu. Ja wtedy stwierdziłem, przy kontakcie z urzędniczką, że ja nie potrzebuję 1200 kart, ja chcę tylko tą zasadniczą umowę, która zawierała 128 kart. I dlatego przy drugim podejściu wydrukowali mi te 128 kart, które po części są zupełnie, całkowicie puste, a w części są wyrywkowe. I w sumie, jak obliczyłem, to jest 37 stron pustych kart. Gdzie się pan tutaj w sądzie chce dostać? I dlatego wróciłem się do sądu, złożyłem skargę na bezczynność. Bo umowy, wniosek o dostęp do informacji został zrealizowany. To, co się dostałem, to nie jest umowa. I sąd ma dzisiaj rozstrzygnąć, czy pan prezydent Grobelny będzie zobowiązany do wydania sprawy umowy kompletnej, nieokrojonej czy nie. A jeżeli okrojonej, to ewentualnie ma jakie zapisy. Co tam jest takiego tajnego w umowie? Jak ja mogę panu przedstawić? Jako, w sensie, jest imieniem zyskale, jeszcze nie wiem. Czy... Ja tu działam w mieście, w ogóle w sprawach aferowych, ja mam 25 lat. Ale w miejskim od 10 lat. Sprawa Kupca Podnańskiego, sprawa Andersji. A jakiś tam nie jest pan zrzeszony do jakiejś organizacji pozarządowej? Nie, nie. Bo nie mam zaufania do takich organizacji, bo one finansowane przez pewne instytucje, które mi, to mi nie pasuje. Nie? To tylko pana koniec jednak. Plamycki Roman. Dobra, nie będę musiał dorzucić. Szanowni Państwo, tutaj jest wokanda na dzisiejsze orzeczenie sądu wskazująca, że sąd miał ogłosić wyrok o godzinie 14. Co prawda nastąpiło lekkie opóźnienie, ale dowiedzieliśmy się, że dzisiaj nie będzie ogłoszenia wyroku. Bez uzasadnienia sąd zakończył dzisiejsze posiedzenie.
dniu dzisiejszym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu ogłosił wreszcie wyrok, w którym stwierdził, że pan prezydent Grobelny, odmawiając wydania pełnej umowy na budowę spalarni śmieci, którą podpisał z biznesmenami francuskimi, musi wydać decyzję w przedmiocie nieudzielenia informacji publicznej. Dlatego odnieśliśmy mały sukces. Grobelny jest zobowiązany pokryć koszty tego postępowania w wysokości 100 zł i sprawa będzie miała ciąg dalszy, o czym wszyscy będą powiadomieni.